Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu W Posłudze. Dzisiaj jeden temat, najważniejszy w przeciągu ostatnich 2000 lat. Zanim opowiemy o tym temacie, tradycyjnie pomódlmy się do Ducha Świętego, aby nas oświecał. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie Boże, w Trójcy Przenajświętszej i Matko Boża, prosimy Was z całego serca, aby jakość, długość tego programu była taka, jaka jest zgodna z Twoją Przenajświętszą wolą. Panie Boże, Trójjedyny i Matko Boża, teraz, na zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni Państwo, mamy pewną, powiedzmy sobie, wiadomość dobrą, a jednocześnie pewną wiadomość niedobrą. Chodzi oczywiście o intronizację Pana Jezusa na Króla Polski. Te dane procentowe takie, ile jest tego berła z naszych serc, ze zrywu naszych serc, bo Pan Jezus, widząc, Trójca Przenajświętsza widząc i Matka Boża, że po prostu episkopat i rządzący się do tego absolutnie nie kwapią, żeby to wszystko powstało, żeby była ta prawdziwa, pełna intronizacja, nie chcą nadać insygniów władzy. Być może się domyślają, co ich czeka, chociaż zawsze mogą upaść i tym bardziej powinni teraz upaść na kolana i prosić Pana Boga o miłosierdzie. Dlatego, kochani, przeczytam Wam wczorajsze słowa, które Pan Jezus mi podyktował i prosił o nagranie, o przekazanie Wam tychże informacji. A więc z 7 lutego 2020 roku. Pan Jezus mówi tak, i są to słowa kropka w kropkę, tak jak Wam już wielokrotnie mówię, bo to, co spisuję, to spisuję kropka w kropkę to, co mam podyktowane z nieba. Czy to mówi Bóg Ojciec, czy Pan Jezus, czy Duch Święty, czy Matka Boża, czy święci. I ja sobie tam nic nie dodaję absolutnie. Mówię od siebie wtedy, kiedy Pan Jezus powie: Grzegorzu, daję Ci temat wolny i w tym jednym wolnym temacie możesz mówić od siebie, bo wiem, że Duch Święty będzie pilnował tego, co mówisz i będzie mówił przez Ciebie. Dlatego, kochani Państwo, z tych tysięcy maili, które przesyłacie, co niektórzy z Was piszą, że a może to, a może tamto, może tamto, może tamto, no to, no, no tak jak mówię, po prostu, no chyba nie rozumiecie tego, co przekazujemy. Przykro mi z tego powodu. Przekazujemy to, na co mamy zgodę od Pana Boga. A więc, kochani, Pan Jezus mówi: w tej chwili jest nadal 99% berła i korony na dzień wczorajszy. Bo muszę Wam powiedzieć, że 2 lutego było 98,5, czyli ledwie 0,5% mniej. I przez te 5 dni, jak łatwo policzyć, doszło 0,5%, ponieważ musiała zostać przełamana pewna hegemonia, gdzie zostaliśmy przez Pana Jezusa z Panem Kamerzystą wysłani w pewne święte miejsce, gdzie musieliśmy wykonać pewną rzecz właśnie tam, gdzie Pan Jezus nas wysłał, z pewnym zadaniem, ażeby ta intronizacja jak gdyby ruszyła dalej. I Pan Jezus mówi tak: moi ukochani słudzy kapłani, to jest przesłanie do kapłanów bezpośrednio. Moi ukochani słudzy kapłani, dlaczego szukacie w tych najtrudniejszych dla świata chwilach swej chwały w internecie, przed kamerami, na sympozjach, a nie mówicie nic o koronce codziennej do Bożego Miłosierdzia w sprawie pełnej mej intronizacji na Króla Polski? Dlaczego nie odprawiacie mszy dziękczynnych do mnie za przyjęcie intronizacji, choć ta jest niepełna, a ten brakujący 1% będzie cięższy do zdobycia niż pozostałe 99% już zdobyte? Pyta Was Pan Jezus, drodzy kapłani.
Kto z was daje się zwieść złu i odrzuca tę mszę oraz koronki, a dałem mu łaski i dary, szybko mu je odbiorę, mówi Pan Jezus. Trwajcie na mszach i modlitwie. Dwoje moich sług z Leszna zrobiło dla mnie więcej w tej sprawie niż 75% kapłanów polskich razem wziętych, mówi Pan Jezus. Służcie Bogu Trójjedynemu i Matce Bożej. Przypomnijcie sobie o tym. Służycie Bogu Trójjedynemu i Matce Bożej. Przypomnijcie sobie o tym, mówi Pan Jezus. Wasz Bóg i Zbawiciel Jezus Chrystus. I kochani, pozwolę sobie dodać dwa zdania. Bardzo dużo, ogromnie dużo filmów jest na YouTubie takich przez kapłanów wrzucanych, gdzie mogliby o tych tematach już mówić 20 lat temu, mówią teraz, co niektórzy wrzucają tam codziennie, ale zero mowy o intronizacji, bo posłuszeństwo względem biskupa, biskup nie chce do tej intronizacji dopuścić i tak dalej, i tak dalej. No więc jak najbardziej, żeby tam ci kapłani, którzy mają w cudzysłowiu, ci tacy, którzy mają jakieś tam wśród wiernych posłów taki większy i tak dalej. No więc oni mówią o tych rzeczach takich pobocznych, tak samo jak jest w telewizji się mówi o tych tematach pobocznych, o tych kastach sędziowskich, a nie mówi się o tym, co się wprowadza, jak się Polaków truje, o tym w przyszłym wprowadzeniu bezgotówkowych wszystkich tych transakcji, żeby tylko ludzi chipować, o tej technologii 5G, która ma smażyć, zabijać ludzi, a nie tam przyspieszać internet, bo to są bujdy na resorach, to nawet pewni panowie profesorowie o tym mówili, również, którzy znają się na tym doskonale. Kochani, walczymy o wszystko. Jest to najważniejszy temat na przestrzeni 2000 lat, odkąd Pan Jezus został ukrzyżowany za nasze grzechy i nadal do dnia dzisiejszego dzień w dzień jest krzyżowany za grzechy ludzkie. A Matka Boża cały czas jest traktowana w sposób taki, w jaki nie powinna być traktowana, również poprzez grzechy ludzkie. Dlatego, kochani, żeby temu wszystkiemu zapobiec, żeby zapobiec tej wojnie, kataklizmom, kary Boże są. Australia to jest jedna potężna, słuszna kara Boża za te ich wszystkie lewackie, liberalne, LGBT-owskie, genderowskie i tym podobne ustawy i to, co się tam dzieje. Chiny, no i aborcja oczywiście. Chiny to samo. Brazylia to samo. Wyobraźcie sobie, że w Brazylii w wielu miastach powychodziły najgroźniejsze skorpiony, najbardziej jadowite. One sobie idą drogami takimi, gdzie idzie na przykład 150 skorpionów, one nie pójdą prosto, tylko one idą tam, gdzie jest człowiek, żeby ugryźć tego człowieka, człowiek po kilku minutach umiera. Teraz Afryka, plaga szarańczy, nie dają sobie rady. Europa, w Europie, kochani, w jednym z państw, a w jakim, to żeby nie było aż tak łatwo, sobie poszukajcie, żebyście przejrzeli troszeczkę na oczy, plaga potężnych nietoperzy, dwukrotnie większych niż są obecnie w pewnych miasteczkach, gdzie na przykład mieszka 3000 mieszkańców, a jest na przykład 10 tysięcy nietoperzy, które atakują ludzi. Po prostu atakują ludzi. Kary Boże są w bardzo wielu krajach, już coraz to większej ilości krajów na świecie. I są to słuszne kary Boże za grzechy ludzkie. Matka Boża nam uprasza wszystko praktycznie. I święci polscy, i nie tylko święci polscy, i błogosławieni, i słudzy Boży. I święci aniołowie, archaniołowie święci cały czas się za nami wstawiają. Za tym naszym nowym Jeruzalem, krajem wybranym. Więc szanowni kapłani, gdzie jest wasze serce i gdzie jest wasze sumienie?
Dlaczego nie dążycie do tej pełnej intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski? Dlaczego odrzucacie te msze święte? To są słowa Pana Jezusa. Ile wy tam macie różnych rzeczy do spełnienia, aby była pełna msza spełniona? Trzy rzeczy macie do spełnienia. Trzy. Wystawienie na koniec Najświętszego Sakramentu, kiedy jest msza, pobłogosławienie wiernych, i Duch Święty poprzez kapłana wybiera litanie do Pana Jezusa, jest litania do Pana Jezusa. Odśpiewanie my chcemy Boga, bo my chcemy Boga. Słuchajcie, nie ma dzieła przypadków wśród ludzi wierzących. Jest działanie Ducha Świętego. Pierwsza msza święta się odbyła w Lesznie i w Legnicy o godzinie 7 rano tego trzeciego. I wiecie co? W Lesznie, w tym kościele, gdzie się odbyła ta msza święta, jest ten prawidłowy obraz wileński, jedyny prawidłowy obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Nie wiem, czy zwróciliście, kochani, uwagę, bo kościół był pełny ludzi z każdego zakątku kraju, a nawet i z zagranicy. Była pani z mężem. I kochani, i co było? Czy zwróciliście uwagę nad tym wielkim obrazem Pana Jezusa Miłosiernego? Co było? Ano, była tam korona i było napisane pod koroną złotymi literami: my chcemy Boga. My chcemy Boga, bo my chcemy Boga. Boga na tronie, prawowitym tronie Króla Polski. I nie ma głupiego tłumaczenia księży, że no bo Pan Jezus jest Królem Wszechświata. Jest Królem Wszechświata, oczywiście. Ale jest też Królem Polski. I przyjmijmy oficjalnie Pana Jezusa na Króla Polski. A nie wy teraz, kochani kapłani, wychodzicie z tematami takimi, z którymi mogliście wychodzić już 20 lat temu i mówić, 10 lat temu i mówić. To teraz wychodzicie, opowiadacie o tym, a to jak spowiadać w taki sposób, a to, jak tamto, a tutaj, bo tutaj cud był jakiś tego, a tutaj to, tutaj. Słuchajcie, cuda są codziennie. Cuda są codziennie. Objawienia są codziennie. Pana Jezusa, Matki Bożej, świętych. Wielu ludzi tego doświadcza na całym świecie. Jak inaczej nazwać niż objawienia? Objawienia Boże oczywiście są to i tak należy nazywać, ale są to objawienia prywatne z racji tego, że na przykład najczęściej te objawienia są w gronie takim bardzo, że tak powiem, wąskim, czy też dla jednej osoby, czy dla dwóch. No i co? I nawet jeżeli wszystko to przemawia za tym, żeby uznać te objawienia i tak dalej, to oczywiście umysł ludzki, który nie może się pod żadnym mikroprocentem równać z mądrością Bożą, to umysł ludzki oczywiście, no zbierajmy papiery, sprawdzajmy to tamto, minie 150 tysięcy lat, to może uznamy, że było objawienie. Oj, drodzy kapłani, nie schodźcie na drogę tą, na którą nie trzeba. Bo pamiętacie, tak samo jak i my, ludzie świeccy, tak samo i wy, jako kapłani, wszyscy walczymy o to, aby dostać się do Królestwa Bożego. W tym momencie walczymy o to, aby w Polsce było przepięknie, aby w Polsce nie było zła. Pan Jezus wyprowadzi tych wszystkich wrogów Polski z kraju. O to, co niektórzy też się boją, blokują intronizację. Pan Jezus poszerzy terytorium Polski prawowicie, tak jak należy. I będzie pięknie w Polsce. Tylko, kochani, weźcie to sobie do serca, drodzy kapłani, bo wielu jest takich, którzy odprawiają tą mszę, mówią o koronce, modlą się tą koronką i wśród osób konsekrowanych i kapłani i tak dalej. I to jest piękne. I dziękuję wam z całego serca za to, bo łaski Boże na was za to spływają. I na tych świeckich, którzy w tych mszach uczestniczą, modlą się tymi koronkami nieustannie. Ale kochani, wy teraz powinniście ruszyć z tymi swoimi kanałami na YouTubie i nie tylko, i mówić o koronce do Bożego Miłosierdzia i o mszy świętej dziękczynnej do Pana Jezusa Chrystusa, Króla Polski,
za dziękczynę i za przyjęcie intronizacji, choć ta jest nadal niepełna, a będzie pełna już niebawem. Tylko musicie się do tego przyczynić, kochani. Te petycje podpisujcie. Link ostatnio wrzuciłem. Podpisujcie te petycje. I później na mailu sprawdzajcie to potwierdzenie tej petycji. Kochani, my jak żeśmy rozgłaszali tą koronkę, tę mszę święte dziękczynę, to wiecie co robiliśmy? Mimo, że to w dniu pracującym, no ale Pan Bóg dał nam taką łaskę, że prowadzimy z bratem działalność gospodarczą własną, skromną, ale prowadzimy, to kochani, jechaliśmy od kościoła do kościoła, od sklepu do sklepu i wszędzie dawaliśmy ulotki informacyjne, aby się modlić wtedy tego 20, o tej 20, o 15 wtedy, co żeśmy się modlili tą koronką. To żeśmy dawali, chętnie w sklepach przyjmowali, tak Duch Święty przepięknie działał, że wszyscy w sklepach przyjmowali, czy to większych, czy mniejszych, przy kasie zaraz było. Ludzie podchodzili, brali sobie te kartki, bo starsi ludzie nie mają internetu, a jak mają, to nie wiedzą niejednokrotnie, jak go obsłużyć. No taka jest prawda. Tak samo jak były te wszystkie poprzednie, pamiętacie, przecież podpisywaliśmy się za tym, żeby nie było aborcji, za tym, żeby było święto Boga Ojca, to było tysiące przecież zebranych tych petycji. Nie wiem, gdzie te petycje trafiły tam, czy tam trafiły do kosza w episkopacie, czy ktoś sobie wziął po prostu i robił samolociki z tych petycji, nie wiem o co chodzi, ale tych petycji było mnóstwo, bo osobiście przecież to podpisywałem, miałem to w ręce i wiem, ile tego było. To była rzesza tysięcy ludzi. My chcemy Boga, słuchajcie, kochani. My chcemy Boga, wy jesteście kapłanami, wy jesteście duszpasterzami, więc wy powinniście ludzi uczyć duchowości, ale powinniście tej duchowości uczyć dużo wcześniej. Jak myślicie, dlaczego jest tak, że ludzie się modlą o powołania kapłańskie i zakonne, żeby było jak najwięcej, a tutaj nie ma powołań i co się dzieje? A myślicie, że Pan Bóg pozwoli na to, skoro w tym momencie już w Kościele jest takie świętokradztwo i kradzenie sakrum i tak dalej, i tak dalej? To przecież kleryk wychodzi ze studiów i on już tak de facto tą mszę to tak odprawia, no weźmie, co jest najważniejsze? On powinien Pana Jezusa adorować, taki kapłan powinien adorować Pana Jezusa długimi minutami, bo tam się wszystko dzieje, to jest żywe ciało Pana Jezusa, to nie jest tylko hostia jako konsekrowana, to jest żywe ciało Pana Jezusa, w moim ciele jest moja krew, jak mówi Pan Jezus. Tam wszystko widać, kochani, wszystko. A Matka Boża zbiera te nasze modlitwy. My na dziękczynieniu przynajmniej 10 minut powinniśmy klęczeć. A nie to, że kapłan rozda nam Pana Jezusa, idziemy, klęczymy i za chwilę już jest powstańmy. Ja nie zdążę uklęknąć w ławce, bo idę tam 2 minuty do ławki, żeby uklęknąć, a kapłan mówi już powstańmy. No co to jest za dziękczynienie? No to po mszy. No ale po mszy już następni wchodzą, bo na następną mszę. No jak tak? Ostatnio to jeden z kapłanów czasnął rekord, przepraszam bardzo, bo 20 minut mszę odprawiał. Ja się złapałem za głowę, bo jak doszedłem do parkingu przed kościołem, wchodzę do samochodu, patrzę, 7:24. O 7:00 się msza zaczęła. Kochani, wracając do tematu, bo o tym temacie dzisiaj miało być mówione tylko i wyłącznie tak de facto. Kochani kapłani, pamiętajcie, koronka do Bożego Miłosierdzia w sprawie pełnej intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski. W tej intencji się modlimy codziennie, wielokrotnie, ile możemy, ile mamy sił, zdrowia, czasu i oczywiście te msze dziękczynne. I proszę nie gadać głupot, nie wymyślać od sekt, od zmyśleń, bo tam już niektórzy księża mówią, że tam Natanek powymyślał głupoty czy coś. Nie, to nie jest od księdza Natanka. Kochani, te słowa Pan Jezus mi przekazał i przekazał mi te słowa dużo wcześniej niż 3 stycznia, aby właśnie odbywały się te msze dziękczynne i koronka do Bożego Miłosierdzia. Ja to rozgłosiłem. Państwo przysyłacie maile, są te msze na całym świecie, ludzie się modlą na całym świecie.
Tylko za granicą, tam gdzie biskup nie trzyma tak mocno ręki, pięści nad księdzem, to za granicą te msze są chętnie odprawiane. A w Polsce? Kochani, w Polsce to żeśmy rozesłali do już może ponad 100 klasztorów, kościołów z prośbą o tą mszę, ale absolutnie. To tam już nawet nie jest 10%, to jest może 5% odezwy takiej pozytywnej. To jest może 5% odezwy pozytywnej. No jak tak można? Wy macie walczyć z tym złem, które was tam chce przeciągnąć na swoją stronę i wam mąci w głowie i tak dalej. Jaka sekta by się starała o to, żeby Pan Jezus królował w Polsce i żeby było królestwo, era dwóch serc miłości Pana Jezusa i Matki Bożej? No powiedzcie mi jaka i nie wymyślajcie głupot więcej. Nie wymyślajcie głupot. Bo wiecie, kto wam każe tak mówić. I my też wiemy, kto wam każe tak mówić. Pamiętajcie, macie szansę jeszcze, żeby się nawrócić. Bo wielu z was jest naprawdę fantastycznych, tylko szkoda, że nawet potajemnie musicie odprawiać tę mszę, a wielu z was jest takich po prostu, którzy idziecie ku swojej pysze, chwale i tak dalej. Tak jak Pan Jezus mówi dokładnie, żeby się pokazać w internecie 500 tysięcy razy, co to ja jestem, ale nic na ten temat, żeby była właśnie ta pełna intronizacja i tak dalej. Oj biada. Oj biada. Otwórzcie sobie Apokalipsę. Przeczytajcie tam o tym. Tymczasem wszystkich was pozdrawiam, z Panem Bogiem i do zobaczenia w przyszłym odcinku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.